Teorie spiskowe, które okazały się prawdą. Projekt MK Ultra. W latach 70. coraz częściej mówiło się o tajnym programie prowadzonym przez CIA, którego służby wywiadowcze miały manipulować obywatelami poprzez substancje psychoaktywne, w wyniku czego ci zmuszani byli do robienia rzeczy sprzyjających obecnej władzy. Istniało wielu entuzjastów owej teorii, wręcz pewnych tego, że niektórzy ludzie są otumieniani poprzez środki wpływające na świadomość, aby spełniać zachcianki CIA. W 1974 roku redaktorzy dziennika New York Times opublikowali artykuł obnażający projekt funkcjonujący już od lat 50. pod kryptonimem MK Ultra. Początkowo społeczeństwo nie wierzyło w abstrakcyjnie brzmiący scenariusz oraz wyniki śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy, a sam tekst określany był mianem foliarskiego. Z czasem jednak projekt MK Ultra stał się źródłem wielu dochodzeń, również tych zleconych przez Kongres oraz samego prezydenta. Ku zaskoczeniu wszystkich, wyniki dogłębnego śledztwa potwierdziły, iż badania zorganizowane przez CIA naprawdę miały miejsce. Testy nad substancjami psychoaktywnymi, a zwłaszcza LSD, trwały już od lat 50. W obawie przed kontrowersyjnymi metodami prania mózgu przez ZSRR, CIA zdecydowało się rozpocząć samodzielnie pracę nad wejściem we władanie ludzkimi umysłami. Poszukiwano metod oraz substancji umożliwiających manipulację ludzką świadomością. W tym celu wykorzystywano m.in. elektrowstrząsy, hipnozę oraz środki psychoaktywne, a zwłaszcza LSD, które wykazywało ogromny wpływ na ludzki mózg. Początkowo tak zwany kwas podawano żołnierzom, aby dodać im odwagi podczas misji militarnych, lecz z czasem CIA zdecydowało się na prowadzenie badań wśród pacjentów oddziałów psychiatrycznych. Wyniki eksperymentów były niewymierne ze względu na różnorodność schorzeń, z którymi mierzyli się chorzy, toteż w końcowym efekcie LSD zaczęto podawać nieświadomym klientom domów publicznych. W pokojach domu uciech, w których przyjmowani byli obywatele, znajdowały się lustra weneckie oraz podsłuchy umożliwiające ciągłą obserwację obiektu badawczego. Środki podawane były przez prostytutki, które były za to odpowiednio nagradzane. Nie są znane konkretne statystyki dotyczące liczby osób, które nieświadomie stały się ofiarą odurzenia, ponieważ tuż po ujawnieniu tajnego projektu cała dokumentacja zaginęła w tajemniczych okolicznościach. Potwierdzenie prawdziwości dochodzenia dziennikarzy New York Timesa wywołało prawdziwą burzę wśród wściekłych obywateli, tym samym przyczyniając się do powstania kolejnych teorii spiskowych dotyczących konsekwencji kontrowersyjnego projektu zorganizowanego przez CIA. Afera Iran-Contras. Wspomnianą nazwę określono ogromny skandal polityczny mający miejsce w latach 1986-1987 na terenie Stanów Zjednoczonych. W tamtym okresie dochodziło do wymian handlowych między USA a będącym wówczas w opozycji Iranem. Amerykanie w sposób nielegalny sprzedawali broń Irańczykom wbrew nałożonemu embargo na wymiany kupieckie z państwami wspierającymi terrorystów. Rząd amerykański na czele z będącym w tamtym czasie prezydentem Ronaldem Reaganem oczekiwali od Irańczyków wsparcia w odbiciu amerykańskich zakładników przetrzymywanych w Bejrucie. Aferę ujawniono w listopadzie 1986 roku, lecz od początku sprawa wydawała się bardziej zawiła. Wraz z zaangażowaniem się służb badających aferę na światło dzienne zaczęły wychodzić nowe fakty, które w opinii wielu sceptyków były jedynie nadmuchanymi teoriami spiskowymi. Okazało się, że transakcje między Iranem a USA miały miejsce już w 1981 roku. W tamtym czasie nie doszło jeszcze do uprowadzenia 7 amerykańskich zakładników, których to życiem i bezpieczeństwem zasłaniał się Biały Dom podczas swoich wyjaśnień. Ponadto wyszło na jaw, iż część funduszy pozyskanych z nielegalnej sprzedaży przeznaczana była na wsparcie finansowe nikaragujskich rebeliantów Contras, walczących w tamtych latach przeciwko socjalistycznemu rządowi w Nikaragui, który stanowił opozycję do idei politycznych samego Reagana. Według szacunków USA miało na tych transakcjach zarobić około 100 milionów dolarów, z czego połowa trafiła w ręce prawicowych rebeliantów. Prezydent Reagan od początku współpracy z Iranem był świadomy konsekwencji, które spotkają Biały Dom, kiedy ich działania zostaną wyjawione przestrzeni publicznej. Po wybuchu afery członkowie administracji rządowej starali się zacierać wszystkie możliwe ślady, utrudniając przy tym postępowanie w całej sprawie. Sam Ronald Reagan wygłosił oficjalne orędzie w telewizji publicznej, przyznając się do wszystkich zarzucanych czynów, biorąc przy tym całą odpowiedzialność na swoje barki. Sprawa zakończyła się wyrokami skazującymi oraz dymisją kilkunastu ważnych urzędników, którzy w wyniku apelacji szybciej zakończyli swoje wyroki. Poparcie prezydenta Reagana znacznie spadło, jednak mimo to postanowił on zatrzymać piastowaną posadę. Tajne więzienia CIA w Polsce. Po zamachu na World Trade Center władze Stanów Zjednoczonych zaczęły podejmować radykalne kroki w celu neutralizacji wszelkich przejawów terroryzmu. W tym celu CIA rozpoczęło działania masowych aresztowań wszystkich zamieszanych w zamach z września 2001 roku. Ze względu na tajność całej akcji, członkowie Al-Kaidy umieszczani byli w różnych tajnych więzieniach rozsianych po USA oraz Europie. Więźniowie byli poddawani brutalnym przesłuchaniom, którym towarzyszyły tortury zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Oczywiście wszystkie te działania były niezgodne z obowiązującymi w danych państwach konwencjami oraz standardami praw człowieka.
Na początku lat 2000 w Polsce zaczęły pojawiać się pierwsze teorie spiskowe mówiące o istnieniu tajnych ośrodków CIA na terenie naszego kraju. Jednym z medialnych propagatorów takich informacji był ówczesny wicemarszałek Sejmu Andrzej Lepper. Słowa mężczyzny dotyczące istnienia tajnych więzień nigdy nie były brane na poważnie, a niewygodną plotkę starali się dementować zarówno Aleksander Kwaśniewski, jak i Leszek Miller podczas swoich wystąpień w telewizji. Politycy zapewniali ciekawski naród, że nigdy nie istniało żadne tajne więzienie CIA na terenie Polski. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ujawnienie ośrodka w Starych Kiejkutach zaledwie kilka lat później. Po 2007 roku rozpoczęto dokładne śledztwo w sprawie wspomnianego więzienia oraz nietypowych lądowań samolotów na lotnisku w Szymanach, znajdującego się nieopodal wsi. Raport Senatu USA wykazał, iż polski rząd otrzymał wiele milionów dolarów w zamian za udostępnienie tajnej bazy, w której agenci CIA mogli torturować i przesłuchiwać podejrzanych. Po latach sam Aleksander Kwaśniewski przyznał, iż był świadomy istnienia tego rodzaju ośrodków, a część z osadzonych w tamtym miejscu otrzymała sowite odszkodowania w zamian za wyrządzone krzywdy. Badanie Tuskegee. Serię eksperymentów rozpoczęto w roku 1932, które trwały aż do roku 1972. Prowadzone były w niewielkiej miejscowości Tuskegee w stanie Alabama. Amerykańska służba zdrowia na czele z doktorem Taliaferem Clarkiem zamierzali przebadać przebieg nieleczonej kiły u czarnoskórych mężczyzn. Eksperyment przeprowadzony został na 400 afroamerykańskich rolnikach, którzy przekonani byli, iż są jedynie leczeni na tak zwaną złą krew, co było bardzo ogólnym pojęciem stojącym najczęściej za osłabieniem oraz kiepskim samopoczuciem. Lekarze nie poinformowali pacjentów, iż właśnie zostali zarażeni syfilisem, który nieleczony prowadził do bardzo bolesnej śmierci oraz, co gorsza, do zarażania innych. Początkowo projekt miał trwać 6 miesięcy. Po tym czasie wszyscy uczestnicy eksperymentu mieli przejść odpowiednią farmakoterapię, lecz badania przedłużyły się aż o 40 lat. Biedni ludzie skuszeni wizją darmowych ciepłych posiłków oraz bezpłatnej opieki zdrowotnej bezrefleksyjnie zgłosili się do projektu, nie wiedząc, że może ich spotkać rychła śmierć. Byli niejednokrotnie oszukiwani przez personel zapewniający, iż otrzymują oni właściwe leki, podczas gdy dostawali jedynie środki przeciwbólowe. Podczas trwania eksperymentu doszło do zgonu aż 130 pacjentów, a wiele osób postronnych, głównie kobiet i dzieci, zostało zarażonych syfilisem. Po ujawnieniu eksperymentu niektórzy z ocalałych pozwali rząd USA, dzięki czemu udało im się wywalczyć niemałe odszkodowania. W 1997 roku Bill Clinton oficjalnie przeprosił ofiary celowych zakażeń syfilisem. Inwigilacja Johna Lennona. Narastające konflikty między członkami zespołu The Beatles oraz tendencja spadkowa popularności nurtu określanego przez wielu jako Beatlemania spowodowało odejście Johna Lennona z grupy w roku 1969 i rozpoczęcie solowej kariery muzycznej u boku swojej żony Yoko Ono. Pod koniec lat 60. były członek Beatlesów coraz częściej wygłaszał publicznie swoje poglądy, wprost krytykując ówczesny system realizowany przez rząd USA. Wraz z małżonką wielokrotnie zastanawiał się nad wyzwoleniem fizycznym oraz duchowym, czego efekty były widoczne w jego twórczości artystycznej. Lennon był jedną z osób, która w tamtym okresie miała ogromny wpływ na społeczeństwo, a zwłaszcza młodych ludzi, czyli grupy społecznej, która w historii świata niejednokrotnie pokazała, że jest skłonna do radykalnych zmian. Niektóre utwory nagrywane w tamtym czasie przez Lennona były wręcz bezpośrednią manifestacją jego pacyfistycznych poglądów, w których to sprzeciwiał się mizoginii oraz wojnom, wprost nawołując do pozostawienia własności prywatnej na rzecz idei socjalizmu. Ponadto otwarcie pochwalał władzę Mao Zedonga, chińskiego dyktatora oraz propagatora komunizmu. Ideologiczna działalność Lennona bardzo nie spodobała się ówczesnemu prezydentowi USA, Richardowi Nixonowi, który w 1972 nakazał deportować muzyka pod pretekstem nieaktualnej wizy oraz wyroku za posiadanie substancji niedozwolonych. Do opuszczenia USA przez Lennona nie doszło, a on sam od kilku lat był świadomy tego, że jest podsłuchiwany. Od 1964 roku pojawiały się plotki, iż muzyk może być inwigilowany przez FBI w ramach projektu COINTELPRO, mającego na celu gromadzenie informacji trzymających w ryzach wpływowe osoby. Na przestrzeni kilku lat archiwum całego śledztwa w sprawie Lennona przyjęło objętość sięgającą kilku kilogramów. Muzyka kontrolowano na każdym kroku, nie ustępując przy tym w żadnej, nawet najbardziej rutynowej czynności z dnia codziennego wielkiego artysty. Po śmierci Johna Lennona sprawą inwigilacji zainteresował się John Winner, który z pomocą organizacji American Civil Liberties Union pozwał FBI o nielegalne szpiegowanie Lennona za jego życia. Proces trwał aż 14 lat, po których wyszło na jaw, iż plotki okazały się prawdą, a John Lennon był pod 24-godzinnym nadzorem agentów FBI, którym jednak nie udało się zapobiec zamachowi na jego życie w 1980 roku.